Sobie będę już mogę zadawać te pytania, będą mogę odpowiadać pisemnie. W takim razie ode mnie pytanie, kategoria kulinaria. Jaka jest ulubiona zupa pana młodego? Zupa! Pan młodek, specjalistka w kuchni, to na pewno wie, co gotuje na żonie. Przynajmniej raz w tygodniu. Ale żony jeszcze nie gotowała. On ma jest tak? Jaka jest twoja ulubiona zupa? Milowa. Podawana przez już żonę. Milowa. No, 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 zobaczymy, zobaczymy. Napisane, poprosimy. Tu mamy fasolowa. Fasolowa. Fasolka. Po brytyjsku. Zupa, zupa, tak. A tu rosół. Nie lubisz rosołu? Ale fasolka. Słuchaj, w poniedziałek fasolka na lotarce, także tak to sobie zachowacie. No dobrze, no to w takim razie zobaczymy. Tak. W takim razie, jaki jest ulubiony deser małżonki? No, jaki to deser? No. Głęboki. No, tutaj mamy bardzo trudny głos. Już odpowiedź na to samo. No, 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 no. No pięknie, dobrze. Pan młody to nosi, pani młoda również. I mamy czekolada i lody czekoladowe. Czyli możemy zaliczyć, prawda? Okej, okay, no to w takim razie pytanie. Jaki jest ulubiony kolor małżonka? No, no, no. No, ja już znam odpowiedzi. Do góry podnosimy. Wszystko się zgadza, niebieski! No to zobaczymy, czy w drugą stronę zapytamy o to samo. Ulubiony kolor żony. No jest czerwony, jest czerwony! No dobrze. Czy Państwo mają jakieś pytania do Państwa młodych? Znacie ich na pewno lepiej niż ja. Moich pytań nie znali, waszych tym bardziej nie było. Znali. O, to pytanie za 100 punktów, można powiedzieć. Można napisać, śmiało nawet. To chyba jak kontrolnie. Powiem ci, że cię kocham, wiesz? Napisałem. Jakieś pytania jeszcze? No, śmiało, śmiało. Na każde pytanie odpowiedzą. Nie wiem, czy poprawnie, ale powiedzą. Gdzie się poznali? Gdzie się poznali, proszę bardzo. Wpisujemy. Bo że czy pamiętają? Bo mogę widzę, jak się tym pocałunkiem. Albo lodami, czy kolorowymi? No, to konkretna odpowiedź też. Kraków, dyskoteka! Na dyskotece. Czy to było w Krakowie? W Krakowie. Dobrze. A jaka to była dyskoteka? No proszę. 60+. Gdzie byli na pierwszej randce? No dobra, no to jeszcze gdzie byli na pierwszej randce? Tam, tam, tam. Pisz, pisz. No, bo ty pamiętam. Tak, tak, tak. Ale jeszcze gdzie? Bo tutaj bardzo będzie to istotne. Dobrze, to jeszcze... No tak, a jeszcze gdzie? Tam właśnie. Bo tutaj już masz precyzowane. No. Bo tutaj jest żywieliczka, tu też żywieliczka. Pytanie, czy to była na przykład kopalnia soli na przykład, czy... Tak. Tak jest, to byli w kawiarni, proszę Państwa. Prosto z Krakowa do Wieliczki, do kawiarni.